Mandaro w kolejnym odcinku na moim kanale. Do testowania wlatuje budżetowa pilarka łańcuchowa spalinowa, tak zwana gałęziówka marki Parkside. Model PB BPS700A1. Posiada silnik spalinowy, dwusuwowy, jednocylindrowy o pojemności 25,4 cm3. Maksymalna moc pilarki 0,7 kW lub niecały koń mechaniczny. Silnik rozwija maksymalnie 11 000 obrotów na minutę bez obciążenia. Jak większość pilarek dla arborystów lub inaczej tzw. gałęziówek, posiada w górnej części korpusu rękojeść, na której znajduje się dźwignia gazu z blokadą. Z lewej strony posiada boczny uchwyt oraz na tylnej części korpusu znajduje się uchwyt do zamocowania pilarki na linie nośnej podczas prac na wysokości. Posiada standardowo, jak wszystkie tego typu urządzenia, hamulec bezpieczeństwa. Korpus pilarki wykonany z plastiku lub tworzywa. System antywibracyjny składa się z trzech amortyzatorów gumowych, które znajdują się na łączeniu korpusu z uchwytem centralnym i bocznym. Na przedniej części korpusu znajduje się zbiornik paliwa o pojemności 230 ml oraz niżej zbiornik na olej do łańcucha o pojemności 160 ml. Posiada metalową listwę zębatą, często nazywaną ostrogą lub grzebieniem. Pompa olejowa posiada regulację podawania dawki oleju na prowadnicę. Prowadnica posiada 20 cm powierzchni roboczej, łańcuch 3/8 na 1,27 mm, 40 ogniw. Wizualnie budowa zbliżona do budżetowych gałęziówek innych producentów. W prezentowanej pilarce na plus jest to, że osłona prowadnicy nie jest integralna z osłoną tłumika oraz posiada częściowo gumowany centralny uchwyt. Długość pilarki z prowadnicą i łańcuchem około 48 cm. Wysokość niecałe 24 cm. Szerokość z bocznym uchwytem około 22,5 cm. Waga pilarki gotowej do pracy 4 kg 260 g. Odpala, tnie, można powiedzieć, robi robotę.
Oczywiście nie ma sensu porównywać jej z urządzeniami kilkukrotnie droższymi renomowanych marek, ale trzeba przyznać, że jak na budżeciaka ma też swoje plusy. Chociażby moc, która raczej jest wyższa niż deklarowana na papierze, wydajne smarowanie łańcucha tnącego i to na tyle, że jeżeli tniemy na przykład gałęzie lub inne drewno małej średnicy, gdzie silnik nie jest obciążony, to na jedno tankowanie zbiornika paliwa trzeba liczyć dwa tankowania zbiornika oleju do smarowania łańcucha. Łańcuch, który otrzymujemy w zestawie, nie wyciąga się. Nieźle wypada, jeżeli chodzi o ergonomię i system antywibracyjny. Jeżeli chodzi o minusy, można przyczepić się do sprzęgła, które w pewnym stopniu działa zero-jedynkowo. Mianowicie zaczyna przekazywać sprawnie napęd na łańcuch dopiero kiedy silnik jest na wyższych obrotach. W prezentowanym egzemplarzu zdarza się czasem, że po zgaszeniu rozgrzanego silnika i ponownej próbie uruchomienia po około 2-3 minutach, aby uruchomić silnik, trzeba kilka razy pociągnąć za rozrusznik lub odpalać na częściowo otwartej przepustnicy, to znaczy trzeba dodać lekko gazu, żeby jarka odpaliła za pierwszym pociągnięciem rozrusznika. Oczywiście można by na siłę znaleźć i wytknąć wiele innych mankamentów, które raczej mają drugorzędne znaczenie w segmencie urządzeń do zastosowań amatorskich. Na rynku występuje cała masa, że tak nazwę, budżetowych gałęziówek, które wizualnie w 95% są bliźniaczo podobne do siebie i na pierwszy rzut oka, poza kolorem, nazwą i ceną, właściwie niczym się od siebie nie różnią. W rzeczywistości często różnią się gaźnikami, kolektorami ssącymi, cewkami, jakością wykonania oraz jakością montażu. Prezentowana pilarka, jeżeli chodzi o jakość wykonania, należy do tych lepszego sortu. Wszystkie elementy są relatywnie dobrze spasowane, jak dotąd nic się w niej nie ukruszyło, nie odkręciło, nie odpadło. Teoretycznie przeznaczona do amatorskich prac w koronach drzew lub cięcia drewna o niedużej średnicy, w praktyce pomimo, że nie jest przeznaczona do tak zwanych ciężkich prac, to daje radę przeciąć kilkunastocentymetrowy kawałek twardego drewna. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam widzów do odniesienia się w komentarzach do materiału. Jeżeli podobał się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego piona.